proszę Państwa, na Pradze Północ to jest wszystko. I muzeum, i liceum Władysława IV. Czy może nawet Henryka IV? Sprawdź to dokładnie. Proszę Państwa, wszystko co możliwe. 26 i 13 to nam chyba uciekło, ale przecież my mamy filmy. Praga Północ. Także proszę Państwa, zapraszam do muzeum w ogóle Pragi. Muzeum Pragi. No i teraz już będziesz wiedzieć, dlaczego to takie ważne, ta cała historia. Dlaczego historia jest ważna? Dlaczego cyganek jest tak bardzo dużo? Proszę Państwa, o, cyganki. Myślałaś, że to dwie tylko cyganki? Te cyganki to nie tylko są dwie, ale proszę Państwa, na Pradze jest bardzo dużo cyganów. No i teraz, jak się to tak wszystko wymieszało, jest mieszanka, bo dziś prawdziwych cyganów to już tak naprawdę nie ma. Dziś prawdziwych Żydów to już tak naprawdę nie ma. Świadków Jehowy już tutaj w Warszawie tak naprawdę nie ma, bo są w Angloameryce Białystok. A cóż to jest Angloameryka Białystok? Dla Świadków Jehowy Warszawa nie jest przyszłością. Dla Świadków Jehowy Angloameryka Białystok jest przyszłością. Państwo zobaczą rok 1867. Jakie to stare dzieje, stara Warszawa. Przecież to i 400 lat ma, i 600 lat ma. Gdzie Ameryka to 200 lat nawet nie ma. Także proszę Państwa, czy 300 lat mówią nie ma Ameryka. I już tyle tamtego bogactwa, że ludzie już nawet nie chcą tego bogactwa. Odbierają sobie życie, popełniając samobójstwo. Nie chcą pieniędzy, ludzie nie chcą być chciwi, bo widzą, że złoto, pieniądze to jest zło. W Moskwie jeszcze może złoto dominuje, bardzo ważne jest w Moskwie. A tutaj w Polsce to wszystko chcieliby mieć i być. Także proszę Państwa, nie spotkałyśmy dzisiaj ani w Arkadii, ani tu na Pradze Świadków Jehowy, ani mormonów, ani ewangelików, ani takich ludzi, którzy czytają Biblię. Którzy studiują Biblię. Studiują nie to, co trzeba. Diabeł ich zapędził, kopciuchów, do czytania grubych książek, ale nigdy Biblii. Przecież Biblia jest najpiękniejsza, najwierniejsza, najprawdziwsza, bo to Słowo Boże. Największa, najgrubsza. Najwięcej szczegółów ma, a oni mają diable szczegóły. Wiecie Państwo, mówi się nawet, że diabeł tkwi w szczegółach. Zapraszamy.